Stoimy, drodzy Państwo, w miejscu nieprzypadkowym u bram miasta, średniowiecznego miasta, więc i te bramy są drewniane, zbudowane własnoręcznie. A ze mną gość, jak powiedziałaś Aniu, gość, który człowiek właściwie, który wszystko wie na temat tego, kto się tu dziś zebrał po stronie rekonstruktorów. No cóż, dzień dobry. Witam, Jakub Dranc z Górnego Śląska, z miasta Żory. Tak jak i wszyscy tutaj obecnie znajdujący się na tej imprezie względem inscenizacji na polu legnickim, względem inscenizacji bitwy, która odbyła się jako jedna z największych w XIII wieku. Chcę powiedzieć, że no już po części można powiedzieć tak, jest tutaj większość rekonstruktorów z całej Polski. Wieść gminna niesie, że ma być ich rekordowa liczba, około 200. Droga Pani, mam nadzieję, wie Pani co, że to nie jest jeszcze rekordowa, ponieważ taka impreza jak ta musi być cykliczną imprezą, co oznacza, że za rok ja zaczynam mówić o tym, że co roku 50% więcej. Tego się trzymajmy, na to liczymy, więc Wy musicie mobilizować swoje szeregi, bo to Wy jesteście pasjonatami historii, Wy nam ją pokazujecie i nas uczycie poprzez te piękne pokazy. Tak, przyznaję się, że to jest bardzo dobre, kiedy ludzie zadają pytania, a my możemy odpowiedzieć, tak? No, nawet nie lubię używać słowa rekonstruktor. Jestem człowiekiem, który przybliża, stara się przybliżać te czasy, a uważam, że tak się to odbywa, czyli mniej więcej za każdym razem, kiedy tutaj rekonstruktorzy z całej Polski przyjeżdżają, ściągamy następnego roku innych, więcej, coraz więcej, bo ta impreza, te zmagania tutaj organizatorów będą powiększane poprzez nasze działanie, że ściągamy następnych. Który obóz jest Panu bliższy, że tak powiem, albo inaczej, może to zbyt prywatne pytanie. Zapytam w ten sposób, który łatwiej jest zrekonstruować, znaleźć chętnych, by stanęli, opowiedzieli się albo po tej stronie? No tutaj wiadomo, że żeby ta inscenizacja w ogóle się odbyła, potrzebujemy tych dwóch stron. Z naszej strony, tak, ja jestem po stronie zachodu oczywiście, natomiast czyli osoby, które walczyły przy boku księcia. Natomiast tak jest ciężko, żeby pokazać, żeby móc to zrobić, potrzebujemy tej drugiej strony, a więc rekonstruktorów, którzy ładnie pokazują tą stronę, oczywiście mongolską, stronę wschodnią. Tak? No, jest tego znacznie mniej oczywiście tych osób. Ciężko. Ten strój, który ma Pan na sobie, to jest próba odtworzenia historii, czy no, fantazja po prostu? No niestety nie. Jako rekonstruktor stanowczo się sprzeciwiam temu, żeby fantazja tutaj była użyta. To jest przede wszystkim na bazie znalezisk archeologicznych, a więc ci rekonstruktorzy, którzy naprawdę starają się coś poważnego pokazać, bazujemy na pełnym wymiarze na pracach archeologicznych, ale i też na materiałach pisanych, źródłach malowanych, miniaturach, nagrobkach, płytach nagrobkowych oraz rzeźbach i architekturze z tamtego wieku. No to jest strój czyj? Rycerza? Tak, jest to strój cywilny. To, co Pani tutaj widzi, jest to strój cywilny. Ale ja jest akurat miecz. Tak jest, miecz, ponieważ jestem rycerzem pasowanym, więc do stroju cywilnego noszę miecz, który no, stanowi nie tylko broń dla mnie, jest to oznaka statutu, jakiś tam status społeczny oraz nic innego, jak też wiąże się to ze zwiarą względem tamtego wieku odtwarzanego. Proszę zachęcić naszych słuchaczy z całego Dolnego Śląska, z całego regionu, no bo chyba warto tu przybyć i to zobaczyć. Tak, stanowczo warto. Naprawdę serdecznie wszystkich zapraszam oczywiście. Odbywa się co roku ta impreza. Jeżeli nie w tym roku, to oczywiście zapraszam w następnym roku. Mam nadzieję, że każdemu, kto tutaj się uda i przybędzie, spodoba się. I Pana Jakuba trzymamy za słowo. Co roku o 50% rekonstruktorów, czyli tych, którzy przybliżają nam historię w sposób niecodzienny, będzie tu więcej. Bądźcie już dzisiaj z nami, by za rok móc to sprawdzić.